głębinach kryje się wiele dziwnych rzeczy. Będziecie w szoku, co można tam znaleźć. Od skarbów po nietypowe stworzenia. Oto kilka dziwnych rzeczy złowionych przez rybaków z całego świata, których nikt nie miał zobaczyć. Ale zanim zaczniemy, koniecznie zostaw łapkę w górę i napisz komentarz: zostawiłem łapkę, a przypnę ci serduszko. Koniecznie także oglądaj do samego końca, jeśli chcesz zobaczyć rzeczy, które najbardziej wszystkich zszokowały. Starożytna, mumifikowana syrena. Mimo całej nowoczesnej technologii nie byliśmy w stanie znaleźć prawdziwej syreny, co jest dość żenujące. W zeszłym roku, w marcu, tajemnicze stworzenie zostało rzekomo złapane w Oceanie Spokojnym u wybrzeży japońskiej wyspy Shikoku. Sądząc po ludzkiej twarzy i ogonie oraz po dokładnym badaniu przez biologów morskich i archeologów, okazało się, że to syrena z czasów starożytnych, pochodząca z okresu między 1736 a 1741 rokiem. Zwłoki pozostały zachowane, ponieważ były mumifikowane i obecnie są przechowywane w świątyni w mieście Ashikuchu. Teraz albo zawiedliśmy w złapaniu prawdziwych syren, albo one zniknęły. Największy homar karaibski. To dopiero zdobycz idealna na bufet all you can eat. Miejscowi rybacy na Karaibach u wybrzeży miasta Manopabu w Puerto Rico znaleźli homara tak ogromnego, że nawet oni byli zdezorientowani. Ten homar był tak ciężki, że potrzebowali kilku silnych mężczyzn, aby wynieść go na brzeg i dostarczyć na rynek rybny. Według jednego z rybaków jest to największy znany homar złapany przez nich lub kogokolwiek w kraju, który sprzedali za cenę równą 10-letniej wypłacie. Chociaż większość osób nie wierzy w tę historię, wydaje się być prawdziwa. Masowy złów. Ten łów był tak ogromny, że filmik stał się od razu wiralowy. Większość miłośników zwierząt obawiała się złowienia, uważając je za dezaprobatę wobec populacji ryb w regionie. Nagranie opublikowane przypadkowo w internecie pokazuje kilku rybaków, którzy złapali setki ryb w ogromnej sieci. Wtedy jeden z członków ekipy puścił sieć, a ryby wylądowały na całej łodzi. Zwykle rybacy puszczają wolno młode osobniki. Wędkarstwo w błocie. Każda zmiana pory roku skutkuje ogromnym wzrostem i spadkiem poziomu wody, co tworzy bagna dla ryb błotnych. Afrykańska ryba błotna, zwana rybą płucną, może żyć poza wodą przez wiele miesięcy w swojej norze zatwardziałego błota pod wyschniętym korytem strumienia. Ten rybak w Afryce zdołał złapać dziesiątki ogromnych ryb błotnych i płucnych po tym, jak ekstremalne warunki pogodowe zaczęły wysuszać błoto, ograniczając ruch ryb. Chociaż ryby błotne mają gładką skórę i często pełzają w płytkiej wodzie, co ułatwia ich znalezienie, to trudno jest je złapać gołymi rękami, ponieważ są ciężkie i śliskie. Rekordowy sum albinos. Bernie Campbell, brytyjski rybak, złowił to, co uważano za największego na świecie albinosa w 2013 roku. To rzadki gatunek ryby, którą udało mu się złapać podczas wędkowania na rzece Ebro, niedaleko Barcelony w Hiszpanii. Złowiony sum przekroczył poprzedni rekord świata. Mierzył 2,7 metra długości. Z szansami na złapanie tej ryby wynoszącymi 1 na 5 tysięcy, Bernie Campbell zdecydował się wypuścić ogromnego suma z powrotem do rzeki dla zachowania gatunku. Karągulec tasmański. Ekipa filmowa w Tasmanii odkryła największego znanego karągulca słodkowodnego na świecie. Przy pomocy lokalnego badacza rozpoczęli poszukiwania, używając kilku pułapek z rybami jako przynętę oraz sieci. Po kilku próbach zauważono młodego karągulca prowadzącego dojrzałą, olbrzymią samicę, która żerowała na jednej z przynęt. Trzeba być ostrożnym, ponieważ szczypce tych stworzeń są ogromne i wystarczająco potężne, by łatwo odciąć palec. Został zmierzony i miał imponujące 61 cm długości i ponad 3 kg wagi. Są one niesamowicie rzadkie, a ich łapanie jest surowo zabronione.
ogromny homar z Maine. Ogromny homar samica został złapany przez parę rybaków w stanie Maine. To największy homar, jakiego kiedykolwiek złapali, był długi jak ich ramię i ważył kilka kilogramów. Miał tysiące małych, a ponieważ ogromne homary są bardzo rzadkie, homar został uwolniony. Mówi się, że każda samica homara znosi 60 tysięcy jaj, a ten homar mógł znieść ponad 80 tysięcy jaj. Niezidentyfikowane złowy. Chwile takie jak ta sprawiają, że ludzie zaczynają się bać wody. W maju 2012 roku grupa rybaków w trakcie łowienia na burzliwych wodach natknęli się na coś bardzo dziwnego. Dopiero podczas podnoszenia sieci zorientowali się, że coś jest nie tak. Zanim zdążyli się przyjrzeć bliżej temu stworzeniu, zaczęło ono desperacko walczyć, przytłaczając rybaków. W reakcji jeden z rybaków wrzucił sieć z powrotem do morza. Wiele osób spekulowało, że rybacy mogli przypadkowo złapać syrenę. Żarłacz ryboprzywrazkowy. Podczas łowienia w błocie rybak w Indiach natknął się na ciekawy przypadek martwej ryby próbującej zjeść rekina. Utknęła w połowie drogi i prawdopodobnie zmarła w wyniku niezdolności do poruszania się lub porzucenia zdobyczy, gdy błoto zaczęło wysychać. Zwłoki rekina tak mocno utknęły w pysku ryby, że mimo użycia wody i siły nie udało się ich wyjąć. Jedyne pozostałe wyjście to rozciąć rybę, aby oddzielić ją od rekina. W wodzie można znaleźć wiele dziwnych rzeczy. Nagranie, uchwycone przez przypadkowe źródło, pokazuje coś, co wygląda na prawdziwy i rozkładający się szkielet syreny, znaleziony na nieujawnionej plaży. Podczas gdy szukano małych ryb w wodzie, zauważono ten szkielet wraz z kośćmi ogonowymi, które wzbudziły ciekawość, a zarazem strach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogła to być młoda syrena, która zginęła lub została zjedzona przez drapieżnika. Wiele osób uważa, że może to być oszustwo, ale wygląda dość autentycznie. Łowienie rekinów. Kiedykolwiek udało ci się złapać ogromnego rekina, po prostu rzucając wędkę na plaży? Grupa młodych rybaków i zespół wędkarski niespodziewanie złapali ogromnego rekina, który przypadkiem znalazł się w pobliżu plaży w Australii, podczas gdy wielu innym z trudem udaje się nawet jedno zaciągnięcie. Po zmierzeniu jego długości, szerokości i wagi zdecydowali się go puścić, delikatnie wyjmując przynętę z wędkarskiego haczyka. Krab konny. Kraby konne, zwane też łopatkowcami, wyglądają jak kraby od spodu, ale jak pławny od góry. Chociaż mogą wydawać się podobne do skorupiaków, to w rzeczywistości nie są krabami ani skorupiakami, ale są blisko spokrewnione ze ślimakami i skorpionami. Ich krew jest niebieska i zawiera miedź i hemocyjaninę, która przenosi tlen przez ich krew. Wykorzystuje się ją jako kluczowy składnik niektórych leków farmaceutycznych. Są one znajdowane w płytkich wodach przybrzeżnych na miękkich, piaszczystych lub błotnistych dnach. Nieznana złapana ryba. Czy kiedykolwiek złapałeś rybę i okazało się, że jest zbyt pusta, aby być rybą? Grupa rybaków złapała bardzo długą, ale pustą rybę, której ciało było tak chude, jak kawałek tkaniny. Miała tylko niewielką ilość rybiego mięsa na twarzy. Pomimo rodzinnej tradycji i wielu lat wędkowania, nie mogli zidentyfikować natury ani gatunku tej ryby. Czy to może być ryba wiosłowa, czy jakiś rodzaj węża? Jeśli wiesz coś więcej na temat tej ryby, podziel się z nami w komentarzach. Strusiograb. Strusiograb jest jak modliszka mórz. Uważany jest za najbardziej niebezpiecznego ze wszystkich skorupiaków i ryb płytkowodnych w oceanie. Mają silne, młoteczkowate odnóża, którymi atakują i zabijają zdobycz lub drapieżników, przebijając je lub rozdzierając na kawałki. Mimo to odważny i utalentowany rybak zdołał złapać strusiograba, używając niesamowitej ostrożności. Zazwyczaj spotykane są w wielu płytkich tropikalnych i subtropikalnych siedliskach morskich, gdzie większość swojego życia spędzają w norach i dziurach, rosnąc do około 10 cm, czasem nawet do 38 cm. Ratowanie żółwi skorupkowatych. Ojciec i córka wędkowali w weekend w Baltimore, Ohio,
kiedy zauważyli pazury żółwia wystające z wody. Pazury wyraźnie wskazywały na walkę. Nie chciał zostać złapanym przez rybaka. Mężczyzna chciał wyciągnąć stworzenie. Najpierw użył liny jako środka ostrożności, próbując wyciągnąć go, ale po kilku nieudanych próbach z powodu silnego nacisku zdecydował się użyć rąk. Wkrótce potem udało mu się wyciągnąć żółwia na powierzchnię, prawdopodobnie ratując mu życie. Cyklops albinoski rekin. Na pewno istoty takie jak ten tylko potęgują strach przed rekinami na kolejny poziom. Jednookiego cyklopa albino rekina, bardzo rzadkiego, złowiono w Zatoce Kalifornijskiej. Znaleziono ciężarnego rekina podczas połowu, po tym jak wpadł na haczyk i jego płód został rozerwany. Po zbadaniu szczątków przez rybaków ten dziwnie wyglądający rekin z jednym okiem z przodu został odkryty. Po badaniach biolodzy morscy ogłosili, że to pierwsze potwierdzone takie znalezisko i jego przyczyny zostały zrzucone na gwałtowny wzrost zanieczyszczenia wód. Największa żółwiaka wszechczasów. Zamiast uciekać lub okazywać jakąkolwiek wrogą energię, raczej cieszył się być w centrum uwagi. W czerwcu 2019 roku grupa nurków w Tokio odkryła gigantycznego żółwiaka w trakcie uczty na płytkim dnie Oceanu Spokojnego. Wiedząc, że nikt nie uwierzy w ich opowieść, postanowili sfilmować ogromnego żółwiaka, zachowując dystans. Jeden z nurków zgłosił, że nie tylko byli oni zdziwieni z takiej wspaniałej zdobyczy, ale byli zszokowani, widząc, że raczej cieszył się z ich towarzystwa. Czasami w morzu można znaleźć o wiele więcej niż tylko ryby. Na przykład rybacy w Jemenie trafili w milionowe pieniądze, kiedy natknęli się na martwego wieloryba, który miał w brzuchu 127-kilogramową kulę bursztynu. Substancja ta, znana jako pływające złoto, jest rzadko formowana i używana do stabilizacji zapachu i perfum. Zwykle ci rybacy żyją z dnia na dzień, ale po sprzedaży bursztynu za kwotę ponad 1,5 miliona dolarów handlowiec Amaretto zrobił interes życia. Choć ta wypłata może być ogromna, ci rybacy nie rezygnują z swojego źródła utrzymania. Ryba o takim wyglądzie zdaje się, że jest nieodkrytym gatunkiem. Mogła zostać złapana po raz pierwszy w lutym 2019 roku podczas wędkowania w Kolumbii. Została złapana ogromna i nieznana ryba, która uwikłała się w wędkę. Jej wygląd, jak to powiedzieli internauci, jest bardzo dziwny. Miała materiał przypominający futro nad oczami i wokół ust oraz fragmenty przypominające kość na całej swojej skórze. Ze względu na rzadkość i nieznany charakter ryby, postanowiono jednak wypuścić ją z powrotem do wody. Odkryto olbrzymiego pławnika. Ten ogromny pławnik został nazwany największym słodkowodnym pławnikiem na świecie, jakiego kiedykolwiek znaleziono. W czerwcu 2022 roku w płciznach Kambodży znaleziono pławnika mierzącego prawie 4 metry długości. Biolog morski z Uniwersytetu w Nevadzie poinformował, że jest to pozytywny znak, że rzeka Mekong nadal jest pełna życia. Była to największa słodkowodna ryba, która kiedykolwiek została zarejestrowana. Pomimo zwiększonej aktywności rybackiej po zważeniu, zmierzeniu i udokumentowaniu, pławnik został wypuszczony z powrotem do oceanu. Wierzy się, że przewyższył pławnika olbrzymiego, który został złapany w północnej Tajlandii w 2015 roku. Ratujmy rekina. Kto by pomyślał, że nawet drapieżniki szczytowe potrzebują pomocy ludzi? Podczas wysokiego przypływu ten rekin tygrysi został wyrzucony na plażę w Indonezji w 2022 roku. Widzisz, jak zgubiona jest, jak wiele bólu widać w jej oczach i jak ludzie ciągną ją po plaży. To tylko pogłębia moje współczucie dla niej. Ryba w walu. Podczas agresywnego pościgu za swoją zdobyczą walenie przypadkowo wylądowało na brzegu gdzieś na wybrzeżu Meksyku. Podczas gdy miejscowi starali się utrzymać wieloryba w wodzie, nagle zauważyli, że ma on w pysku dużą rybę, która jakoś utknęła. Miejscowy biolog morski potwierdził, że wieloryb przypadkowo wylądował na brzegu, próbując złapać zdobycz.
Przy pomocy rybaków wieloryb został przywiązany do łodzi i po kilku godzinach wysiłku wciągnięty z powrotem do wody. Inny szczęśliwy rybak trafia na wielki łup w 2020 roku. Indyjski rybak Sabash Salah miał okazję złowić raz w życiu dwa olbrzymie manty. Jeden ważył 750 kg, a drugi ponad 250 kg. Rybak ujawnił, że zrobił tę ogromną zdobycz po połowie połowu w głębinach morza na skałach Mangalore u wybrzeży portu Malpe na wybrzeżu Karnataki. Tłumy zgromadziły się na porcie, by zobaczyć manty podnoszone za pomocą dźwigów. Te olbrzymie manty są gatunkiem zagrożonym, który można by wyeksportować po atrakcyjnej cenie. Podczas rejsu na morzu grupa pasażerów doświadczyła momentu, który na zawsze zapadnie im w pamięć. Pasażerowie natknęli się na grupę ogromnych szarych wielorybów, które były na tyle przyjazne, że można się było z nimi bawić. Na nagraniu można zobaczyć, jak ssaki wodne zbliżają się do boku łodzi i pozwalają pasażerom głaskać swoją głowę, a jeden z nich nawet daje jej pocałunek. Patrząc na ich postawę, ssaki zdają się zachęcać do zabawy, zanim odpłyną w swoją stronę. Nawet zaczęły popychać statek w pewnym momencie, co zadziwiło wszystkich jego pasażerów, którzy byli w stanie to uchwycić.